Panie trenerze, wygrywamy na inaugurację 2-1. Wynik z pewnością cieszy, ale czy z gry zawodników jest pan zadowolony? Oczywiście jestem z wyniku zadowolony. Pierwszy mecz uważam, że trudny. No, przeciwnik niełatwy, pierwszy mecz, także nie wiadomo, co będzie grać. Gdybyśmy to mieli jakieś informacje, to za pierwsze do tego dołączył. No, nie za bardzo jakościowo dobry lud. Myśmy oddali wyżej jak 50 strzelów na bramkę, także można powiedzieć, że przeważaliśmy, ale byli tam dwa słupki, nevykorzystaliśmy te sytuacje. Celý čas to bylo na styku, o to bylo gorše, že každý kolejný blend může skončit brankou a že bude remíza do grivka. Takže je to cenné dla to zvítězstvo, že to byl první meč v takých varunkách. A očiviště styl gry možno popravit, to neulegla vątpliwości. Kilka dni temu przegraliśmy 0-3 w Tychach. Czy ciężko było zmotywować zawodników po takiej porażce? Nie, Tychy to jest coś innego, to jest super puchar, to po prostu oddzielna sprawa. Chcieliśmy rozpocząć ligę zwycięstwem u siebie. Udało się nam to, bo ja uważam, że w tej pierwszej rundzie każdy z przeciwników będzie trudny. Każdy będzie trudny. Takže šanujeme ty krončky, považujeme si je, vyjeżdżamy v neděli do Toruňa grát, napevno nikt nám žádné punkty nedá, będzie třeba znovu skoncentrovaně válčit, zodpovědělně, no ale od tego jsme se přigotovali latem, chceme po prostu realizovat ty zadania taktičné, co jsou, ale vědomo, že potřebujeme střelat věncej branek, minimálně 2-3, aby jsme spokojně mohli hrát. Kibiców Pasów z pewnością interesuje występ Antoniego Dziurdzi, wychowanka Krakowi. Jak pan oceni jego grę i czy mają szansę zagościć w drużynie na dłużej? Ja myślę, że to jest przyszłościowy zawodnik. W poprzednim sezonie odegrał jeden mecz, dzisiaj odegrał dwie tercje w pierwszym meczu sezonu. Na pewno kibice go będą móc zauważyć i w innych spotkaniach. A jak se bude ogrivat v tým sezóně v następném, to napevno bude stabilným gráčem ze spolu.